Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj testujemy nowości z Eveline i mam też jedną nowość z Benefitu. Także jak jesteście ciekawi, co tutaj ciekawego dostałam, to oglądajcie dalej. Rzeczy dostałam w PR-ze, ale zrobimy prawdziwy test. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Jak byłam w Rossmanie, widziałam, że są nowe kolory korektorów, podkładów, błyszczyków, są tria do konturowania, są palety cieni, więc co? Zaczynamy. Jeżeli lubicie tego typu filmy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi kciuka do góry, żeby zostać ze mną na dłużej. Będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że te filmy Wam pomagają w Waszych decyzjach zakupowych. Wiecie, co kupić, czego nie kupować. Ja sobie zacznę od tego produktu z Benefitu. To jest Fluff Up Brow Wax. Akurat nie było mnie na evencie. Niestety, zawsze mnie te eventy Benefitu omijają, bo wyjeżdżam. Byłam u Ewy teraz, jak wiecie, w UK. Ale moi wysłannicy poszli i przynieśli mi tą nowość, także sprawdzimy, jak się sprawdzi ten wosk. Widziałam go też w UK, że pojawił się w Bootsie, był dostępny. Z tego, co widziałam, miał też dobre pierwsze wrażenia online, gdzieś tam na TikToku i tak dalej, także nakładam tak jak produkt do laminacji. Póki co z tych produktów wygrywa zdecydowanie produkt Hahn Lamination Gel, więc tutaj będzie coś podobnego. On ma w sobie, to jest wosk, więc on ma w sobie taki trochę biały kolor, który znika później na szczęście. Przykleję sobie troszeczkę do skóry. O, rzeczywiście jak tak wezmę palcem, pewnie czymś się przejdzie, to się przykleja. I tak to wygląda. Całkiem nieźle. Jedyne co zauważyłam, muszę kilka razy umoczyć jakby w tym, w tej formule, żeby nabrało mi się więcej produktu. Zobaczymy, czy on będzie lepki, czy nie. Okej, powiem Wam, że ten wosk zasechł, ale nie zasechł tak jak mydełko. Jest taki trochę bardziej miękki, można by powiedzieć. No jak to wosk? Sztywno miękki. Nie są tak przyklejone jak po mydełku, po prostu są ujarzmione, tak bym to nazwała. Zobaczymy, jak zagrają z produktem do brwi. Mam tutaj z Eveline'a ten taki ich słynny produkt. Wiecie co, z jednej strony jest cień, z drugiej strony jest liner. I mamy tutaj kolory. Ja nie wiem, czy to są nowe kolory, czy nie. To jest Pen and Feeling Powder i to jest waterproof. Ja to, słuchajcie, zmywałam płynem micelarnym i nie zeszło mi, bo robiłam dla Was przebitki. Dobra, spróbuję pierwszy kolor. To jest kolor dark. Pierwszy, nie pierwszy. Najpierw sobie... Ale pokażę Wam liner, jak wygląda. Dark wygląda tak, czyli jest brązowy dla osób, które mają cieplejsze odcienie. Tutaj mam kolor light. Ja już go miałam, ale nie pamiętam w jakim kolorze. Light wygląda tak, prawie go nie widać. On jest taki, widzicie, taki taupe. I jeszcze mam kolor medium. To jest ten średni, on jest szary. No i zobaczmy, jak wygląda medium. Dam tu pomiędzy. I medium jest cieplejszy. Widzicie, że jest jaśniejszy od tego, czyli ten jest taki blond. Nie wiem, powinnam użyć coś pomiędzy. Pewnie najjaśniejszy użyję. Biorę ten cień z najjaśniejszego koloru i dopełniam sobie tutaj troszeczkę tu, gdzie mi pasuje. Boję się wziąć dwójkę, bo mówię, może będzie za ciemno, więc po prostu sobie dopełnię troszeczkę tym. Tak, wiecie, gdzie nie, gdzie, żeby nie przedobrzyć. Tak zagęszczam sobie. To jest bardzo fajny produkt i ja zawsze myślałam, że tutaj stąd wylatuje kolor, a kolor jest tutaj w zakręce, więc trzeba tak umoczyć i mamy więcej koloru, więc no tak to działa. Także troszeczkę sobie wypełniam w ten sposób, taką lekką ręką, a później drugą stroną domalowuję sobie włoski. I ten liner jest taki bardzo mokry, ale daje bardzo naturalny efekt. Myślę, że spoko wygląda, zobaczcie. Uzupełniony i nie. Robię drugą i wracam. No powiem Wam, że podobają mi się te brwi. Jeszcze nie jestem przekonana do tego wosku, bo nie utrwalił mi tak mocno jak mydełka. Do nich jestem jednak przekonana. No ale zobaczę, jeszcze poużywam i dam Wam znać. Na razie macie linki do wszystkiego na dole. Korektor. Mamy dwa nowe kolory. Mamy kolor Peach i mamy kolor Sand Nude. I to są właśnie te nowe. Peach jest brzoskwiniowy, taki łososiowy i ten kolor sobie nałożę jako bazę pod cienie, bo bazy tutaj dzisiaj nie mam pod ręką. Ale korektor można swobodnie jako bazę nakładać, więc żeby wyrównać kolor powieki, nałożę właśnie tak, tutaj podług brwiowy. I zobaczymy sobie ten kolorek, a drugi nałożę po prostu pod oczy. I zauważyłam już jakiś czas temu, że Eveline wypuszcza właśnie nowe kolory do swoich trendujących i najlepiej sprzedających się kosmetyków. No widocznie jak formuła się sprawdza i ludzie lubią, to wiecie, to jakichś tam kolorów brakuje. Akurat moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie. Tego korektora nie utrwalam, żeby lepiej mi się przyklejały do niego cienie. A cienie mamy takie trójeczki. No i one, no nie ukrywajmy, są inspirowane na bank Huda Beauty. Trzy paletki nudziaków, prześliczne po prostu. Jedne chłodniejsze, drugie cieplejsze. Ten taki, ta paletka But Why Not jest taka najbardziej, wiecie, pośrednia, neutralna. Ta jest bardziej różowa, trzecia jest najciemniejsza, najchłodniejsza. Więc myślę, że bardzo fajne paletki. Zresztą nawet tutaj te cienie, które widzicie, takie dwukolorowe, to wszystko jest inspirowane Hudą. To widać po prostu na kilometr. I zobaczymy dzisiaj, jak to się sprawdzi. Miałam podobne paletki z Revolution i były takie bardzo przeciętne, więc sprawdzę, jak będzie z tymi. A dobra, spróbuję użyć jak najwięcej kolorów. Będę używała paletki Let's Try, która jest najjaśniejsza, najbardziej różowa z nich wszystkich. A więc lecimy.
No maty bardzo fajne, bardzo przyjemnie się nakłada. Używam pędzelków z Glam Shopu jak coś. Bardzo przyjemnie się nakłada te matowe cienie. No kochani, muszę wam powiedzieć, że maty, ja użyłam już w tym momencie, użyłam ostatniego matu. Maty bardzo fajne, nieosypujące się, pięknie napigmentowane, bardzo fajne. Użyłam wszystkich kolorów z palety. No, bardzo fajne. Użyję sobie teraz, bo mamy tutaj trzy błyski. Spróbuję, jak wyglądają. Wybierz jakiś słoczek. Tak wyglądają te błyski, podobne do mojego rozświetlacza, więc użyję sobie tego cienia, jest bardzo ciekawy, tego ze środka. Tak mówię, wszystkie użyłam, wszystkie maty dookoła, więc nawet wam nie mówiłam, tu nie wiecie, numerków żadnych. I nakładam na środek ten błysk, taki dzień jak sobie zrobiłam. I tak się to prezentuje. Powtórzę to teraz na drugim oku, błyskawiczny makijaż, już do was wracam. Tak wyglądają te cienie. Myślę, że są całkiem fajne. Najbardziej jestem zachwycona matami. Powiem wam, że maty są świetnej jakości. Potestuję sobie jeszcze pozostałe palety, ale naprawdę fajne wrażenie na mnie zrobiły. Ale mam tutaj zalotkę z Zary. Jak nie widzieliście jeszcze filmów, gdzie testuję kalendarz czy kosmetyki, to linkuję wam na dole. Zara ma dużo ciekawych rzeczy. No i mamy tusz. I to jest chyba w miarę nowy tusz. Ja już go widziałam w Rossmanie. Nie wiem, czy już go testowałam. Już nie pamiętam, czy go testowałam na kanale. Bo tak dawno nie pokazywałam Eveline. Sexy Girl. 24 godziny ma się trzymać. No i tutaj mają takie, jest takie zdjęcie przed i po, gdzie wygląda, jakby były użyte sztuczne rzęsy, więc zobaczymy, jak będzie wyglądać. I ma bardzo, bardzo elastyczną główkę. Jest to silikonowa szczoteczka. Trochę się boję. Zobaczymy na efekt. Kształt ma fajny. Ja lubię taki kształt, ale ja lubię włoskowe maskary. A tutaj mamy silikon. No, Eveline ma fajne te tusze, więc mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądało. Pierwsza warstwa. No jest okej efekt, ale na pewno nie jest taki jak na opakowaniu, bo na opakowaniu to był wręcz taki, wiecie, no, ze sztucznymi rzęsami. Więc aż takiego efektu nie ma. Tak wygląda. No w porządku, ale nie jest to taki, wiecie, ładnie wygląda, ale nie jest to takie wow, jak myślałam, że będą takie mega pogrubione. Są ładnie podkreślone. No i tak wyglądają te rzęsy. Wiecie co, po prostu więcej oczekiwałam od tej maskary. Nie to, że wyglądają źle, bo wyglądają bardzo ładnie, ale myślałam, że będzie troszkę więcej. Myślałam, że będzie jeszcze lepiej. No dobra, wiecie, po to jest ten test. Brwi mi się bardzo podoba, jestem brwiami naprawdę dzisiaj zachwycona, ale myślę, że to jest ten produkt Eveline, że on tak fajnie wyrysowuje, zapomniałam już o nim zupełnie. Lecimy z bazą. Baza to będzie NYX Plump Right Back, który jest zamiennik fajnym z Milk Makeup. I nakładam dwie takie pompeczki, tak półtora pompeczki. I co ona robi, ta baza, to sprawia, że podkład jeszcze lepiej się przykleja nam do buzi, jeszcze lepiej się łączy z cerą. A jeśli chodzi o podkłady, to ja dostałam trzy nowe kolory Liquid Control. To są nowe kolory, mamy 035 Natural Beige, mamy Light Rose i mamy Soft Porcelain. Więc ja będę używała tego Natural Beige 035, mam nadzieję, że nie będzie za ciemne. Jest to serum foundation, ma niacynamid, kwas hialuronowy i kolagen roślinny. Ogólnie te podkłady z Eveline bardzo fajnie mi się sprawdzają, także lecimy. Strasznie lubię to robić, wiem, że to jest zbędne, bo można dołożyć na gąbeczkę, ale ja bardzo lubię nakładać w ten sposób. Nie wiem, co w tym jest. I biorę sobie, słuchajcie, pędzelek z Glam Shopu. On jest pędzelkiem do bronzera wprawdzie, taki duży, ale naprawdę fajnie mi się też sprawdza do podkładu, bo tak delikatnie, on jest taki dosyć... mało zbite i tak naturalnie rozprowadza właśnie podkład. I korzystając z okazji, przypominam wam, żebyście zostawili mi kciuka do góry i komentarz, który kosmetyk z Eveline lubicie najbardziej. Jestem ciekawa, bo marka jest lubiana, popularna. Napiszcie mi, który jest waszym, waszą perełką, a może nie lubicie tej marki, albo nie znacie, albo nie macie nic w swoim arsenale kosmetycznym. Podkład wygląda niesamowicie naturalnie, jest to po prostu hicior. Zobaczcie, jak pięknie tu jak zwykle coś muszę sobie prawić przy nosie. Widzicie, jak pięknie? Porównując strony, pięknie wygląda. I kolor jest też dobry. Myślałam, że 0,35 to będzie za ciemny kolor, ale naprawdę spoko. Niby jest to, słuchajcie, mattifying, ale czy to tak matuje? Odrobinę. I ma dawać efekt babyface i zdecydowanie daje efekt babyface. Zgadzam się z tym, że jest efekt takiej gładkiej skóry. Można sobie stopniować. Taki nawilżający serum. Serum foundation. Ładnie, delikatnie pachnie. Świetne.
Przypomnę Wam jeszcze, że nowe filmy dodaję w poniedziałki, środy i niedzielę. Staram się raz w tygodniu dodawać Mierzymy, także taki jest rozkład w tym roku. I filmy dodaję dalej o 19, chyba że jakąś mamy obsuwę, ale staram się nie mieć. Także tak wygląda. Dajcie znać, czy jest ok. Nie wiem, czy nie jest delikatnie za różowe, ale to już bym się czepiała. Nie wiem, jak tutaj kamera oddaje, ale na żywo jest w porządku. Teraz korektor, ten drugi. Użyję tego drugiego. On jest dosyć żółty. Zobaczymy, jak będzie wyglądał pod okiem. Ten kolor to jest Sand Nude 25. To jest też nowy kolor. I lecę z tym kolorem pod oko. No, żółtawe. Trochę żółtawe. Nie do końca mi się podoba. Tak żółty aż. Więc trochę go odcisnę. Wystarczy właśnie przyłożyć chusteczkę, słuchajcie, albo wacik. I wezmę sobie ten bardziej różowy, czyli ten peach. Jednak pod oko fajnie, jak brzoskwinka idzie, bo ładnie jakieś tam zasinienia kamufluje worki. Także ten niestety chyba ze mną nie zostanie, ten żółty. I rozprowadzam pędzelkiem. Także mam dwa kolory w tym momencie. Bardzo mi się podoba efekt tego korektora, jest super. Ja w ogóle mam ten korektor w domu, nie pamiętam, tylko chyba 20 kolor. Wonder Match puder, tego pudru nie miałam. Miałam ten Hydra ich, to jest Translucent Loose Setting Powder z ametystem. Jest wegański, w środku ma taki fajny puszek, nie ten plastikowy, tylko ten taki puszkowy. I możemy idealnie dozować sobie produkt. Tutaj mamy, to jest tak jak w pudrach Bobbi Brown, czy właśnie jak kiedyś Becca miała. I daję go pod oczy. Fajny do poprawek w ciągu dnia. Trzeba pamiętać tylko, żeby ten wacik często prać razem z pędzlami. Fajnie, bo na ten wacik nie nabiera się za dużo pudru. Dokładnie podobny koncept ma Bobbi Brown w tych swoich pudrach. Czy kosmetyki azjatyckie też mają właśnie pudry w ten sposób, że nie przesadzamy. Bakingu tym nie zrobicie, bo trzeba by zdjąć chyba tą osłonkę. Okej, mamy to. Puder w porządku. I teraz nowe, ekscytujące dla mnie trio do konturowania, do róż, rozświetlacz. I mam tu w dwóch kolorach. Mam tu kolor medium, który jest kolorem ciepłym, jeżeli chodzi o bronzer. Brąz jest wpadający w pomarańcz. Róż jest taki brudno-różowy, taki wiecie, no nie jest to kolor świetlisty. I rozświetlacz jasny. No i mam też ta trio w kolorze light. Light ma odcień do konturowania, trochę bardziej brzoskwiniowy róż. Trochę mi się bardziej podoba właśnie kolor light pod kątem różu. Także wezmę sobie teraz duży pędzelek, spróbujemy sobie najpierw tego konturu, boję się, że, bo jest taki napigmentowany, więc go mocno strzepnę i lecę z konturem. Ale fajne, trochę się sypie, minus, że trochę się sypie. No jest taki, trzeba z nim uważać, bo aż robi się taki, taka plama brudna, a to jest kolor bardzo szary, więc jak chcecie konturowanie właśnie takie w odcieniu zimnym, to będzie dobre. Ale ja sobie muszę dołożyć do tego brązera, bo czuję się, wiecie, jak mam sam taki kontur szary, czuję się tak trochę, nie bardzo. Teraz troszeczkę tego ciepłego brązera z tej drugiej paletki, żeby trochę jednak ocieplić te policzki wyżej. Okej, więcej już nie robię. I wezmę sobie z tej jaśniejszej paletki light właśnie ten róż i rozświetlacz. Najpierw róż. Bardzo są napigmentowane, aż tak, wiecie, no, bardzo mocno, trzeba uważać. Tak, ten róż jest, ma przyjemny taki brzoskwiniowy, lekko kolor, różowo-brzoskwiniowy, ładny. I rozświetlacz. Uuu, jaki biały! Aż za mocno sobie zrobiłam. On jest dziwny, bo to nie jest taki, nie jest aż tak, nie wiem, nie ma drobinek, jest to taka satyna, to nawet nie jest perła, tylko satyna. Tak sobie rozjaśniłam tu pod okiem, to jest taki bardziej rozjaśniacz niż rozświetlacz. Rozjaśniacz bym go nazwała. Okej, całość sobie utrwalę mgiełką i będzie to NYX Plump Finish. Także niech teraz sobie tutaj schnie. Jest okej, podoba mi się, ale z brązerem uważajcie, jest strasznie mocny róż też, więc trzeba delikatnie ich używać. Spoko, no, myślę, że na wyjazd. Raczej takie kosmetyki do wrzucenia do kosmetyczki wyjazdowej, jednak myślę, że dosyć małe takie do maczania. Wiecie, że lubię koncept kosmetyków potrójnych, bo wtedy mamy trzy w jednym. Może sobie jeszcze trochę tego rozświetlacza tylko wezmę tutaj na pędzelek i nałożę w kąciku. On właśnie to jest rozjaśniacz, nie rozświetlacz bym go nazwała. Rozjaśnia. Rozjaśniający rozświetlacz, o tak. O, tu nawet w kamerze, powiem Wam, ładniej wygląda niż na żywo. Na żywo jest taki trochę przytłumiony, a w kamerze widzę, że się błyszczy.
No, zupełnie inny niż to, do czego przywykłam. I na koniec lecę z produktem do ust. Są to błyszczyki w nowych kolorach. Bardzo je lubię. To są te Diamond Lip Luminizer, więc lecę po kolei. Pokażę Wam wszystkie kolory, żebyście wiedzieli, co kupić, czego nie kupować, co Wam się podoba. Pamiętajcie, że możemy je kłaść na pomadkę. I pierwszy to będzie Golden Dust 07, który jest bardzo, bardzo jasny. Ma takie złotawe, żółtawe drobiny. Znowu waniliowe, ciastkowy zapach. Tak, złote drobiny. Mnóstwo złotych drobin. Tutaj pamiętajcie, że nie mam nic pod spodem, więc fajnie na konturówkę by wyglądał. Taki, wiecie, po prostu połysk ze złotkiem. Następny będzie też ze złotkiem, ale z bazą nude, lekko różową, i to jest Honey Glam. Drobiny są wyczuwalne, są dosyć duże. Tak wygląda Honey Glam. Chyba ładniejszy od tego poprzedniego. Ładnie odbija światło, ale nie ma dużej różnicy między nimi. I brokat zostaje na ustach. Dalej mamy kolor Rose Violet 10, taki zimny. I też ma tą samą drobinę złotą na różowej bazie. Przypomniały mi się błyszczyki sprzed lat, przez to, że tu jest tyle brokatu w środku, takiego dosyć grubego, i dlatego tak mocno odbija światło. Widzicie, jak się tutaj błyszczy? To jest właśnie ten brokat. No, to te drobiny brokatu tak błyszczą. Wszystkie kolory bardzo neutralne i takie raczej właśnie na konturówkę. Teraz jakieś większe konkrety. Mam tutaj kolor taki taupe, brązowy, i tu jest kolor Rose Nude 11. I ten nudziak ma brązową bazę i białe kawałki brokatu. Podoba mi się to, że on sam w sobie ma kolor. Tak wygląda. Chyba najciekawszy kolor z tych wszystkich, które Wam pokazałam, bo można nosić pojedynczo. Bardzo ładny kolor. Bardzo mi się podoba. Ten najbardziej do tej pory. Nie mam niestety napisanej gramatury tutaj. Szukałam z każdej strony. Dla mnie te opakowania Eveline są niestety nieczytelne. No nie mam gramatury. Nie wiem, ile one mają. Nie mam pojęcia. No i na koniec mam taki kolor, który myślę, że będzie dla mnie najodpowiedniejszy. Jest to kolor 09 Peach Dream. I to jest różowa baza, taka brzoskwiniowa ze złotą drobinką. Mój styl. Najfajniejszy kolor ze wszystkich. Podoba mi się. Także myślę, że jeżeli chcecie błyszczyk na pomadkę, na konturówkę, możecie śmiało brać te takie przejrzyste. Jeżeli chcecie coś bardziej z kolorem, co już samo w sobie może, wiecie, ładnie wygląda, to postawcie na te ciemniejsze. Bardzo dobry produkt. Lekko się lepi, ale wiadomo, nałożyłam go dużo, więc tak jest z każdym błyszczykiem. Ogólnie dzisiejsze kosmetyki mi się podobają. Powiem Wam, że test bardzo pozytywnie wypada. Podobają mi się bardzo cienie. Eleganckie są. Są takie dzienniaczki. Super, super cienie. Jest fajny balans między matem a błyskiem. Będę testować też inne palety. Brwi fajnie wypadły, chociaż ten produkt z Benefitu mi nie zastygł, jest taki lepki. Myślę, że musiałabym tutaj jeszcze troszeczkę jednak utrwalić, bo sam wosk, no to jest po prostu wosk. Troszkę przykleił, ale niektóre włosy mi odstają. Nie jest idealne. Wiem, że tutaj może w kamerze wygląda fajnie, ale widzę z bliska, że nie jest tak super. Triada konturowania ogólnie spoko, ale trzeba mieć do nich lekką rękę. Puder mi się podobał, korektory ten żółty, dla mnie za żółty, ten peach jak najbardziej pod oczy. I czy wszystko? No i Liquid Control, bardzo fajny nowy kolor dla mnie, 0,35, idealny chyba. Także dajcie znać, jak Wam się makijaż podoba, czy fajnie ze mną spędziliście czas, jak Wam się podobają te nowości. Chciałam dla Was przetestować jak najszybciej, bo są już w Rossmanie, także dzięki Eveline za podesłanie paczki. Linki do wszystkiego Wam postaram się znaleźć. A i tusz, dla mnie bez szału. Osobiście uważam, że taki przeciętniak, nie wiem, co sądzicie. Także dzięki za dzisiaj, widzimy się w kolejnym, trzymajcie się. Mua. Pa, pa.